30-lecie Sonika trwa w najlepsze i właśnie z tejże okazji chciałem przyjrzeć się czemuś, co mało jest poruszane na polskim sonikowym YouTubie, czyli polskość sonikowa. W tym materiale przyjrzymy się różnym wydaniom, produktom i innym tego typu rzeczom, jakie zostały wydane w Polsce dla naszego niebieskiego jeża. Zacznijmy spokojnie od serialów. Wiemy, że za Atlantykiem cieszono się dwoma serialami Sonika. Sonic the Hedgehog, znany również jako Sat.am, i Adventures of Sonic the Hedgehog. I choć wiele ludzi może uważać, że to Sonic X, o którym wspomnę później, był pierwszym krokiem jeża w naszym kraju, to są jednak w błędzie, gdyż pierwszym właśnie było Adventures of Sonic the Hedgehog. Nie była to jednak sama kreskówka, a jej świąteczny odcinek specjalny wydany u nas gdzieś w 1996 na VHS-ie i DVD, jako Sonic Świąteczna Przygoda, gdzie robotnik uwięził świętego Mikołaja i sam stał się robotnikołajem, któremu to właśnie dzieci miały dawać prezenty. Tłumaczenie jest całkiem dobrze zrobione poza sławnym już Chodź puszyń! Oraz jest to jedyny Sonic u nas, jakiego dubbingowała kobieta z jakiegoś powodu. Rozumiesz, Sal? Co do jakości samego odcinka, to zostawiam wam to do ocenienia, gdyż osobiście nie oglądałem go od czasów dziecięcych. Niestety nie jest on nigdzie do znalezienia na platformach streamingowych. Sonic. Świąteczna przygoda. Naszym drugim okazem jest to, co większość fanów urodzona w okolicy nowego milenium zna. Miał premierę u nas 4 września 2004 i był emitowany na martwym już kanale Jetix i Polsacie. Pierwsze 13 odcinków było również wydane u nas na DVD. Osobiście posiadam tylko jedno, m.in. dlatego, że ich cena jest dość kosmiczna. Kreskówka miała 3 sezony. Pierwszy i trzeci opierał się na oryginalnej historii o perypetiach jeża i jego przyjaciół na Ziemi i w kosmosie, natomiast drugi sezon był adaptacją gier Sonic Adventure i Sonic Adventure 2. Dubbingiem u nas zajęło się studio IZ-Text, które bardzo często robiło dubbingi dla Jetixa. W rolach głównych m.in. wystąpili Ireneusz Załóg jako Sonic, Grzegorz Prył jako Shadow, Wisława Świątek jako Tails i wiele innych. Czasami ten dubbing zdecydowanie pokazuje swoje lata. Nazywam się Shadow. Lecz osobiście uważam, że nadal daje przyjemność, jeśli się na to przymknie trochę ucho. Chociaż serial był bardzo popularny, to niestety poza tymi 13 odcinkami nigdy nie było nic więcej fizycznie wydane. Taka sama również jest sytuacja z ponownymi wydaniami Sonic X, gdzie dubbing polski ominięto, tak jak chociażby wydanie Blu-ray od Discotech Media, oraz Netflixowe wydanie serialu, gdzie tylko znajdziemy napisy. A teraz powróćmy do przeszłości w przyszłości. Że co? Sonic Underground, kreskówka z 1999, z niewiadomego powodu dostała polski dubbing niemal dekadę później, 7 września 2007 na kanałach KidsCo, Puls 2, Top Kids i Showmax. Opowiada ona o Soniku i jego rodzeństwu, Maniku i Sonic, którzy... I ten serial jest bardzo dziwny. Nie tylko ze względu fabuły, czy tego, że został wydany prawie że dekadę po oryginalnym wydaniu wszędzie indziej, ale przez to, że nawet nie dostaliśmy go w całości. W Polsce zostały wyemitowane tylko 26 z 40 odcinków i chociaż sama kreskówka nigdy nie doczekała się końca, i jeże nigdy nie... To u nas tym bardziej jej nie dokończyli. Trzeba jednak przyznać, że jest to jedyny Sonic, gdzie została również zlokalizowana piosenka, jaką jest jej intro. Niestety piosenki w samej kreskówce nie doczekały się tego. Co dziwniejsze jednak, serial dostał wydanie fizyczne z 4 odcinkami, które zamiast dubbingu miały lektora. Naprawdę nie mam pojęcia, co jest nie tak z tym serialem. Dubbing polski również nie jest dostępny nigdzie indziej. I tak oto docieramy do póki co najnowszej adaptacji kreskówkowej naszego jeża, czyli Sonic Boom. Serial miał premierę 14 grudnia 2015 roku na kanale Teletoon Plus, gdzie pozostał do końca w przeciwieństwie do naszych przyjaciół w USA. Serial opowiada o codziennych perypetiach jeża i jego przyjaciół na nienazwanej po dziś dzień wyspie. Jeśli miałbym ocenić wykonanie dubbingu, to nie licząc wpadki z wymawianiem słowa Eggman w pierwszym sezonie i dość słabym głosem Shadowa w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, dlatego mnie tu wezwałeś. To ogólnie nie jest straszne do słuchania. Jeśli się przeboleje te dwie rzeczy, to jest nawet całkiem dobry. Temu serialowi jednak najbardziej się oberwało. W Polsce nie dostał ani jednego wydania fizycznego i jak możecie się domyślać, na Netflixie również nie ma dubbingu polskiego. Co bardzo mnie martwi, bo jeżeli komukolwiek w pewnym momencie nie spodoba się to, że polskie odcinki są na YouTubie,
to równie dobrze dubbing tego serialu może przepaść na dobre. I to samo się tyczy też innych serialów Sonica: Sonic Underground, Sonic X, czy choćby nawet Sonic Świąteczna Przygoda. To wszystko w każdym momencie może przepaść, jeśli ktoś z tym porządku nie zrobi. Nie można również zapomnieć o gościnnym występie Sonica w OKKO, który miał... Przepraszam bardzo dla fanów tej kreskówki, nie znam się na niej, ale dobór aktora do Sonica jest tragiczny. No co ty nie powiesz? Co przyszłość przyniesie, tego niestety nie możemy stwierdzić. Na horyzoncie Netflixowe Sonic Prime, który najprawdopodobniej kolejny dubbing dla nas otrzyma. Sonic miał parę występów filmowych, a przez parę mam na myśli dwa gościnne i dwa swoje. Pamiętacie Sonic Unleashed? To była gra. Ale czy wiecie, że dostała swoją własną ekranizację? Filmowy short promujący o nazwie Sonic Night of the Werehog, wydany w 2008 roku, miał swoją własną polską premierę. W 5D w dodatku. Film sam w sobie jest niemy poza paroma dźwiękami bohaterów, więc przy lokalizacji mam na myśli tylko polski tytuł i polski trailer. Sonic Noc Wilkołaka miała premierę 3 lata później, 7 października 2011 roku, ekskluzywnie w kinach 5D. Ralph Demolka i Ralph Demolka 2 były filmami głównie inspirowane grami wideo, przez co nie mogło zabraknąć jednej z ikon tego medium. Sonic pojawia się parę razy przez oba filmy, gdzie dubbinguje go Paweł Ciołkosz. A przede wszystkim, nie trać... Nie, tak naprawdę chodzi tu o modem, Ralph. Dr. Eggman również się pojawia, ale on akurat jest niemy. W 2020 Sonic również dostał swoją ekranizację, co prawda z nieznanego nam powodu 2 tygodnie później, ale cóż. Sonic Szybki jak błyskawica opowiada o tym, jak Sonic znalazł się w naszym świecie i jak próbuje na nim zostać i walczyć ze złym doktorem robotnikiem. W Sonica wciela się tutaj Marcin Hycnar i na własnej skórze muszę przyznać, że dubbing jest całkiem dobry. Dosłownie niebo a ziemia w porównaniu do tego, co było w pierwszym trailerze. Tylko tyle umiem! Nie mam zielonego pojęcia! Film również znalazł się na Blu-rayu i DVD oraz tam, gdzie jest dostępny na serwisach streamingowych, podobno jest po polsku. No i w końcu gwóźdź programu. Jak dobrze wiecie, w przeciwieństwie do innych platformówkowych bohaterów... A co z gnieznośnym gnorkiem? Przynajmniej części z nich... Kiermaw, kiermaw, kiermaw! Kaś, who is that? To póki co Sonic nie miał ani jednej gry z dubbingiem, co niezbyt przeszkadza nam w czymkolwiek, bo nadal były polskie wydania gier. A więc zacznijmy od Sonic for... Wystarczy tego oglądania! Czas się wziąć do roboty! Sonic Mega Collection Plus, gra wydana 31 marca 2006 roku. Kolekcja klasycznych gier Sonica, mniej jak i bardziej znanych klasyków. Gra sama nie jest spolszczona, ale okładka jak instrukcja już tak. To samo jest z Sonic & Sega All-Stars Racing z 2010 i Sonic Generations z 2011. Ale jaka była pierwsza gra Sonica z polskim tłumaczeniem? Pewnie wszyscy znacie na to odpowiedź, bo jest to... Sonic Unleashed! Nie, nie ten Sonic Unleashed! Nie, nie ten Sonic Unleashed! Ten Sonic Unleashed! Sonic Unleashed Java został wydany przez Gameloft w czerwcu 2009. Jest oficjalnie pierwszą grą z oficjalnym polskim tłumaczeniem Sonica. Gra jest bardzo podobna w swojej mechanice do Sonic Rush, więc choć wygląda jak wygląda i nie jest to pełne doznanie Sonic Unleashed, to nadal rekomendowałbym spróbowanie chociażby z czystej ciekawości. W 2017 jednak nastąpił przełom. CD Projekt przestał już wydawać gry Sonica i na scenę wkroczył nowy zawodnik. Cenega od czasu Sonic Mania jest oficjalnym dystrybutorem gier z niebieskim jeżem w Polsce i prześledzimy ich historię. Sonic Mania przy wydaniu Sonic Mania Plus dostała spolszczenie podobne do tego z czasów CD Projektu. Artbook, instrukcja i obie okładki zostały przetłumaczone, natomiast sama gra została nietknięta. Sonic Forces dostało już pełnoprawne tłumaczenie, czyniąc to pierwszym konsolowym Sonikiem z językiem polskim. Tłumaczenie większość czasu robi to, co ma robić, choć zdarzają się dość dziwne zabiegi. Ale hej, przynajmniej pudełko było też spolszczone. 3 lata później dostaliśmy premierę kolejnej Sonicowej wyścigówki. Team Sonic Racing, podobnie jak Forces, miało tłumaczenie w grze i pudełkowe. Powiedziałbym, że nie różni się zbytnio od jakości tego z Forces. Więc jak wygląda przyszłość z grami? Na razie dzięki cyfrowym sklepom wiemy, że Sonic Colors Ultimate również będzie miało napisy polskie,
ale co dalej? Oby cokolwiek 2022 miało w garści, przyniosło coś więcej niż tylko napisy. Osobiście uważam, że chociaż prawdopodobnie większość z nas dorosłych fanów dużo bardziej woli słuchać Niebieskiego Jeża w angielskiej lub japońskiej wersji, to jednak nie można ukrywać, że młodsi gracze dużo bardziej by woleli dubbing, co osobiście popieram. Na koniec wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Sonic miał aż dwie serie zabawek McDonaldowych, które też trafiły do Polski. Pierwsza była w związku z premierą Sonic Heroes, gdzie powstały gry LCD, inspirowane niemal każdą postacią z gry. Oraz druga seria spowodowana premierą Sonic X, dająca wiele różnorakich zabawek w klimatach jeża. I to w zasadzie tyle, nie licząc materiałów papierowo-promocyjnych do filmu i wspominek w magazynach, Sonic nie miał za bardzo miejsca w Polsce, co mam nadzieję, że w przyszłości będzie dużo lepsze. Wszystkiego najlepszego, Sonic! Niech wiatr niesie cię w coraz to nowe i lepsze tereny!